Dzielnice Raków oraz Stare Miasto. W tych częściach Częstochowy młodzi mieszkańcy wkrótce zrealizują własne pomysły kulturalne. Najpierw przygotują się do działań, biorąc udział w bezpłatnych warsztatach na temat wolontariatu kulturalnego i cyklu szkoleń grupowych. Taką szansę daje częstochowska Caritas, startując z projektem Animator Kultury od pomysłu do realizacji. W praktyce jest tak, że są 3 spotkania przeznaczone dla tych osób, które biorą udział w szkoleniu. W ramach tych spotkań osoby te uczą się, jak pisać granty, skąd pozyskiwać pieniądze, skąd czerpać pomysły, jak to wszystko złożyć ze sobą, żeby to miało sens i żeby też skończyło się pozytywnym później efektem w postaci otrzymania pieniędzy na realizację jakiegoś projektu. Pierwsze spotkania już ruszyły, organizatorzy wciąż czekają na chętnych. Pomocą będą im służyć aktywni animatorzy kultury. Dorwałam gdzieś ogłoszenie na Facebooku i postanowiłam, że skoro mam możliwość samorozwoju, to jest za darmo. I zresztą kiedyś myślałam o tym, że będę studiować animatora kultury, więc była to dla mnie fajna okazja, żeby się rozwijać. Trudno byłoby samemu, tak dostaliśmy osoby, które nam przekazały swoją wiedzę i umiejętności z zakresu właśnie aktywizacji społeczeństwa. Na realizację projektu przewidziano 2 miesiące. Na koniec uczestnicy zrealizują pomysły za fundusze projektowe. Całość zakończy się zaplanowaną na listopad konferencją.